Moja żona jest wielką fanką Harry'ego Pottera, a że za 3 dni wychodzi Hogwarts Legacy, taka gra, wiecie, żeby tam sobie pograć Harrym Potterem. No to postanowiłem, że ją tak zaskoczę i sprezentuję jej tego Xboxa i oczywiście tą grę. Tego Xboxa sobie gdzieś tam w kartonach wygrzebałem, znalazłem. W takich kartonach, które są działem moim zakupowym. Gdzieś tam najbardziej kupuję sobie rzeczy, później to rzucę w kąt i o tym zapominam. Te Xboxy mają duży problem z zasilaczami. Tutaj padają te zasilacze jak muchy. Podłączyłem to sobie, bo nie wiedziałem, czy to działa, może problem z HDMI lub coś, ale podłączyłem i światła zgasły. Więc zasilacz robi zwarcie. Teraz, kurde, strasznie śmierdzi spalenizną, ale jeszcze popatrzcie na to. Mam taki zestaw Majsterkowicza. Słuchajcie. Podłączamy to przez obwód żarówki, czyli żarówka jest w szeregu. Jeśli żarówka się zapali i nie zgaśnie, to znaczy, że tu jest obwód zamknięty, czyli jest zwarcie. A jeśli byłby to poprawny sprzęt działający, to ta żarówka by się na początku tylko zapaliła, bo jest duży pobór, na przykład kondensatory się ładują i sprzęt się uruchamia, więc jest większy pobór, czyli jest lekkie zwarcie na początku. Wtedy to się zapala, później gaśnie, lekko się zażyw. Więc zobaczmy, jak to działa teraz. Bum, świeci się cały czas, jest totalne zwarcie, jak widzicie, a powinno zgasnąć zaraz. Świeci się, bo jest po prostu zwarcie. I śmierdzi, strasznie. Rozbierzmy to, jak widzicie, jest plomba, nigdy to nie było rozbierane. Zróbmy prezent dla Moniki, mojej córki Marysi. Chłopaków nie pokażę, tego są za mali. Niech nie grają na razie w gry. No. Rozbieram! Jezu, to śmierdzi spalenizną. Od razu jak tu jesteśmy, sprawdźmy, czy na płycie głównej nie wydarzyło się jakieś zwarcie przypadkiem. Test diody. No, rośnie pięknie, pięknie rośnie. Odwrotnie. Płyta wydaje się sprawna, więc odkładamy na bok i zajmujemy się zasilaczem. Felernym, jak te wszystkie Xboxy i PlayStation. Okej, okay. Z tej strony jeszcze wygląda zacnie. Nie widać żadnych przepaleń, ale nasz układ, który często pada, nasz driver jest z drugiej strony płytki. No, więc się tam dobierzmy. Okej, okay. Jeszcze ten... osłona przed EMI, które tutaj nasz driver produkuje, nasz zasilacz. Hej! Hej! Powiem wam, że nie wygląda to źle. To zwykle wygląda jak totalne rozpierdziel. Tutaj wypalone rzeczy widać, a tutaj jest całkiem spoko. Jestem zaskoczony. Zastanawiam się, czy te uzwojenia powinny być czarne w tym miejscu. Tak się lekko zastanawiam. W sumie zaraz zobaczę na innym zasilaczu, który gdzieś tam mam w gratach, który jest wypalony totalnie. Dobra, zrobię pomiary i dam wam znać OCB. No to sobie pomierzyłem parę rzeczy i słuchajcie, jednak nie zauważyłem, że tutaj jest przepalenie, dokładnie warystor był przepalony, co powinienem od razu zauważyć po rozebraniu tego, ale tego nie zauważyłem. Jest przepalony, tutaj jest osmolone, warystorek tutaj jest przepalony. Czym jest warystor? Warystor jest zabezpieczeniem przed przepięciami. Warystor jest rezystorem o zmiennej rezystancji. Gdy jest napięcie w porządku, to warystor ma dużą oporność, dużą rezystancję, czyli nie płynie przez niego prąd. Natomiast gdy napięcie się zwiększa, jest większa niż ta, która powinna być, to warystor zmniejsza swoją rezystancję do poziomu 1 ohma, czyli robi zwarcie i przez niego płynie duży prąd. Obwód się zamyka zaraz za
bezpiecznikiem i ten owód zamknięty powoduje duży prąd i przepalenie bezpiecznika. Tu obok mam prawie taką samą płytę zasilacza do tego samego modelu, natomiast ta płyta jest chyba starsza i ma parę różnic. Tutaj działam spony Varistor, tutaj na naszej płytce jest zastosowany bezpiecznik, który jak widzicie się nie przepalił, do tej pory jest cały, o wartości ponad 6 amperów. Natomiast tutaj w tym zasilaczu obok jest bezpiecznik o połowę mniejszy, 3 ampery. Dwie różne konstrukcje. Tutaj jeszcze widzę na wyjściu już tutaj 12 V, że mamy w naszym tym nowym o połowę mniejsze kondensatory filtrujące, 820 mikrofaradów, a tutaj w tym starszym 1800 mikrofaradów. Więc nie wiem, czy to jest po prostu różnica w częstotliwości, bo też te transformatorki widzę się tak troszeczkę różnią. O, tutaj jest namagnesowane. Tutaj mniej. Tutaj jest bardziej namagnesowane. Czy częstotliwość jest inna przełączania, dlatego są mniejsze, jest większa częstotliwość w tym tutaj zasilaczu, dlatego są mniejsze kondensatorki? No, ciekawe. Może po prostu inna częstotliwość, natomiast same drivery są takie same, ale można je zapewne ustawiać o różne częstotliwości pracy. W tym mieliśmy PFC zjarane, w tym tutaj moim na części zasilaczu, tutaj obwód PFC był uszkodzony. No, a tutaj się wydaje, że po prostu mamy zwarty warystor, mamy 8 ohmów, nie powinno tutaj być zwarcia. Oczywiście zwarcie mogło również robić nasz mostek prostowniczy, ale mostek prostowniczy jest dobry. Jest w porządku, jest ok. No chyba, że go wylutuje, nie będzie ok, ale nie, no jest ok. No to co? To zmieniamy warystorki? Może nawet bezpiecznik? Kurczę, nie wiem. Największy bezpiecznik, tak po prostu. Kurde, dlaczego? Dobra, zmienimy warystor, zobaczymy, czy sprzęt będzie działał. No, bo na wyjściu nie ma zwarcia tutaj. I tu nie ma żadnych zwarć. Klucze nie mają zwarć. Tu wszystko wygląda dobrze. Tutaj klucze obwodu PFC nie mają zwarć. Wszystko wygląda legitnie. Wymieniajmy, zobaczmy, czy odpali. Dobra, zobaczmy, czy jest zwarcie dalej, czy nie ma zwarcia. Open line, no, to także tego. Ja ten dbawił tutaj, wyjście, nie, dobra. Dobra, to chyba tylko tyle. Dajcie znać, czy powinienem wymienić bezpiecznik, który jest definitywnie za duży do tego obwodu. Bezpieczniki wybuchają w chacie, więc chyba go jeszcze wymienię na mniejszy, ale potem. Sprawdźmy, czy to działa, to powinno wyprodukować nam 12 V na te klemy tutaj. I tyle. Plus minus 12 V. Uwaga, ta żarówka powinna zgasnąć, zapalić się i zgasnąć, więc uwaga. To było dziwne. To było dziwne. Mamy 12 V. Tak, działa. A ta żarówka tak dziwnie świeciła. Kondensatory się ładowały? Zobaczmy teraz, wyłączmy i jeszcze raz. Okej, okay, teraz już inaczej. Dobra, no widać obwód PFC walił sobie impulsami, zwierając cewkę do masy, żeby tam PFC urosło i tak dalej, więc chyba po prostu taki feedback na zasilanie. Coś te filterki słabo filtrują w takim razie, dobra. Okej, okay, to chyba naprawione, zobaczmy, czy działa to. Teraz uwaga, bo kondensator od PFC jest naładowany. Zobaczmy, ile ma. Ma obwód samorozładowania? Tak, rozładowuje się. Dobra, rozładowuje się, 32 V. Dobra. Dobra. Czyli nie jest taki straszny ten zasilacz, was nie porazi, jak sobie odłączyć później zasilaniem. Ale nie bawcie się z zasilaczami, bo są niebezpieczne.
No dobra, zobaczmy, czy to odpali. Pyk, żarówka. Jest włącznik. Chyba nie powinien tego odpalać przez żarówkę teraz. Dobra, odpalimy to bezpośrednio. Wyżej pójdzie dym i korki wysiądą. Uwaga! Miłosz, zapisz pracę! Miłosz, zapisz! Uwaga! Dobra, działa! Wow, działa, mamy to! Yo, tak tutaj się właśnie bawimy. Dobra, pora zakupić Hogwarts Legacy i wręczyć to dla mojej szanownej małżonki. Po taniości, jak zwykle. O, sok z pijawek, idealne. Dobra, Xbox już śmiga, jutro będzie premiera Hogwarts Legacy. Więc jeszcze dla pełni szczęścia potrzebujemy jakiegoś dobrego audio. Więc tutaj mam soundbara Bose, który kupiłem z rok temu uszkodzony. I nie wiem, co tam w ogóle się dzieje w środku, w tym kartonie już. Może jakaś pleśń nawet wyszła, czy coś, nie wiem. No podobno nie działa, ale taki dobry podobno. To jest pilocik, pięknie. Dobra, jest i on, słodki. Z bateriami, wow, nawet z bateriami jest. Kurde, nawet jeszcze działa. Przejdźmy do rzeczy. Dobra, dawaj, panie, dawaj mi tego soundbara. Ja nie mogę, to jest... Ej, jest... Ze ślepki wylatują z tego. To było otwierane. Ja nie mogę. Dobra, jest i on, cholera jasna. To było ciężkie. To jest Bose Cinemate 1SR i kosztował, jak widzicie, 4297 zł. Cholernie drogie i miał dobre w miarę opinie, chyba. Rewelacja, rewelacyjny niby, tak? Dobra, zobaczmy, czy tutaj coś się wydarzy, jak go teraz podnosimy do zasilania. Uwaga! Nic nie wybuchło. Spoko. Słyszę statyczny dźwięk. Okej. Słyszę statyczny. Podłączę teraz audio i zobaczymy, co się wydarzy. No, dźwięku rzeczywiście jakoś tam nie ma za bardzo. Kolejny dzień, jestem w sweterku, bo ogrzewanie wysiadło, więc wybaczcie, nie wolno pracować z elektroniką w sweterkach, bo wyładowanie elektrostatyczne i te sprawy, pocieranie, ale tutaj cały czas jestem pod kontrolą rozładowania, więc jest w miarę bezpiecznie. I słuchajcie, wymontowałem to i jak widzicie, tutaj jest oprogramowanie na kości pamięci szeregowej, takie jak w laptopach, tylko tu jest pamięć Spanson, pierwszy raz takie coś widzę, w laptopach Winbondy głównie królują i Efeony, Cfeony chyba się to czyta. Tutaj siedzi oprogramowanie tego układziku DSP.
A to wszystko wygląda na to, że to się załącza i coś jest z oprogramowaniem. Nawet gdzieś tam czytałem, że tu są problemy z oprogramowaniem. Więc może się uda to przeprogramować? A może po prostu jest tutaj problem z połączeniem tego, dlatego, że tutaj mam taką płytkę, bo kiedyś też coś kupiłem, ale tam jest procek uszkodzony, coś tam było i po prostu mam go na części. I tutaj już jest to wylutowane i jak widzicie, nie ma środkowego pada masowego, więc to wszystko mogło wyginać się i te połączenia mogły popękać. Więc ja tutaj to najpierw przelutuję, a później tą kostkę przełożę tutaj i zobaczymy, czy to wystartuje. Bo możliwe, że tutaj też był firmware uszkodzony, a to już było dawno robione, bardzo, 2 lata temu i po prostu gdzieś tam w gratach to leżało. Dobra, najpierw przelutuję, a później wymienię kostkę i... Bo to powinno się włączyć i od razu nam mówić, co się dzieje, bo tu nie ma HDMI wyjścia, nic takiego. No na razie włącza się z szum, ale nic dalej się nie dzieje. Szum jest, ale nie gra. Przełożę teraz układ z tą pamięcią. Tutaj żaden błąd na tych diodach, co z moją stroną treścią, co nic nie pokazuje. Tylko pokazuje, że nie jest podłączony subwoofer. Białe światło świeci cały czas, pomarańczowe mruga sobie powoli. To znaczy, że subwoofer nie jest podłączony, że nie wszystko jest okej. Nic się tutaj nie przegrzewa. Nie ma tu nic szalonego. Dobra, przełóżmy kostkę z tym wsadem. Światło się zapaliło, że się świeci. Mryga zielone, że się ładuje. Dalej nie gra. Ten software też jest zepsuty. Dobra. Trzeba zrobić jakimś cudem update software'u oryginalnego ze strony producenta. Kurde, to będzie ciężkie. Ciężkie to będzie. Headset entsprechend dem setup guide angelegt haben. Hej, to zaczęło działać. Um fortzufahren, drücken Sie Lautstärke erhöhen. To zaczęło działać, coś. Weź zgaś światłem już. Podłączyłem ten Adapt IQ i tutaj jeszcze mam ten zestaw subwoofera, który podłączyłem i tutaj coś zaczęło brzęczeć i działać, jak się skalibrowało, jak się połączyło z subwooferem. A co, Lautstärke po niemiecku mi tam napierdziela? Um eine Anweisung zu wiederholen, drücken Sie bitte die Taste Lautstärke verringern. Um fortzufahren, drücken Sie Lautstärke erhöhen. Lautstärke erhöhen, no. Für jede der 5 Hörpositionen wird das System das nachfolgende Testsignal 10 Sekunden lang abspielen. Zrobiła się to kalibracja śmieszna, więc nie wiem, to się chyba po prostu blokowało, dlatego że subwoofer nie był do tego podłączony. Więc możliwe, że tutaj problem jest z tymi sprzętami taki, że subwoofer pada lub coś się z nim dzieje, nie łączy się z tym sprzętem i coś się wszystko rozjeżdża, blokuje. No i co, mam długo tu czekać na to? Aż się tutaj coś... Ktoś tu teraz coś się zapisuje, wiecie? Tutaj zielone mryga. Muszę poczekać chwilę. Wir gratulieren. Die Adapt IQ Konfiguration ist abgeschlossen. Entfernen Sie jetzt das Adapt IQ Headset und genießen Sie Bose Spitzenklang. Optimal angepasst an Ihren Raum. No ciekawe. Pan teraz powiedział, że mogę to odłączyć. Te mikrofoniki tutaj. I że niby to już działa. Dobra, to włączymy muzykę i zobaczymy, czy to rzeczywiście działa. Muszę to włączyć. Sorry. No gra! No gra! No patrzcie. No to składam sprzęt i tyle, nie? Wow, fajnie. Mam Sandwara. Fajnie, super! Jeszcze dziś napiszę do waszych rodzin i wyznaczę wam zajęcia. Będzie, co się dzieje? Jak nie wiem, chyba się zepsuł coś, zepsuło się coś. Ale tato, to my już lubimy zacząć, włącz! Dobra, słuchajcie, jednak tu jest usterka pierwotna. Teraz tutaj się to w ogóle wyłączyło, ale wcześniej jakby się włączało, wyłączało, pstrykało, strzelało. Tu jest kaluszkowy zasilacz, on teraz się wyłączył i nie ma dźwięku. Więc mamy pierwotną usterkę. Prawdopodobnie zasilacz. Naprawmy zasilacz jeszcze. Pęka jak balon. Pęka balon. Mamo, robię to jak jajko.
No to jesteśmy z powrotem, dlatego że soundbar nie działa, wreszcie okazała się usterka pierwotna, bo tutaj widać, że tutaj wszystko było ok, nic tutaj nie zmieniły te nasze tutaj przekładanie tych rzeczy. Okazało się, że usterką jest wyłączanie się soundbara po jakimś czasie. To nastąpiło tak naprawdę po jednym dniu, po całej nocy grania Hogwarts Legacy z Moniką. Następnego dnia włączyłem muzykę sobie posłuchać i po 5 minutach się to wyłączyło, czy po 10, a później już tak widzieliście, jak to wyglądało. Ta dioda wskazywała, że ten sprzęt się uruchamia. Czyli to jest jakby zanik napięcia z tego zasilacza, bo tutaj mamy zasilacz, który produkuje nam 12 V i ten moduł wzmacniacza i naszej sekcji cyfrowej jest tutaj zasilany tymi 12 V. Widać, że te 12 V zanikało, był taki pik w dół i się sprzęt resetował. Później w ogóle jakoś pikał, dziwnie, że za małe napięcie było, więc zamówiłem już kondensatorki z TME, żeby powymieniać w naszym module zasilacza i zobaczymy, czy będzie wszystko ok. Biorę się za robotę, widzimy się na testach. Jestem już po testach i niestety to absolutnie nic nie dało. Dokładnie po minucie piosenki Young Leosi to się znowu wyłączyło, więc podejrzewam, że moduł cyfrowy nam nie domaga, a dokładnie ten układ tu w środku, bo tylko on jest BGA. Wszystkie inne układy nie są BGA. To jest płytka z podobnego tutaj sprzętu. Wcześniej lutowałem tutaj ten układ pamięci EEPROM, czyli grzałem w tym miejscu pod układem BGA. Ten sprzęt działał, kurde, no działał około 8 do 10 godzin. Dopiero kolejnego dnia się zepsuł. Więc podejrzewam, że podgrzałem te połączenie BGA i to zaczęło działać. Tylko to przygrzanie to było to na zasadzie zlepienia tych kulek bardziej, zlepienia. Więc tutaj musimy zrobić rebaling, wylutować ten układ, nowe kule i zobaczymy, czy to było to, bo ten układ działa, grzeje się to około 50 stopni, a to są wszędzie głośniki i naparza to ostro, tutaj nie ma żadnego zawieszenia na jakichś gumeczkach antywibracyjnych, więc możliwe, że to pękło połączenie i lutujemy. Co robimy? Testujemy! Jej, działa teraz! Testujemy! A Monika zamula. Jestem taka przepraszam, ja... Niektórzy mówią, że nie można chlać, jak się ma dzieci, ale to nieprawda. Można, tylko trzeba wstawać rano. Słuchajcie, jest kolejny dzień po imprezie. To gra, ale znowu jest ta usterka. Musiałem to wyłączyć z prądu i podłączyć. Patrzcie. Pewnie zaraz się znowu wyłączy. Dziwna usterka, chyba pasek jest uszkodzony po prostu.
Do drogi! Do... Patrzcie, znowu to samo. Dokładnie jak za pierwszym razem, kolejnego dnia przestało to działać. Po całej nocy imprezy. Troszeczkę jeszcze z tym posiedziałem, dlatego że miałem właśnie tą drugą płytkę z tym procesorkiem. Go również przełożyłem tam, żeby zobaczyć, czy na pewno był uszkodzony, czy poprzednia diagnoza z takim samym soundbarem, ale już dawno temu, czy była prawidłowa. Bo nawet znalazłem aukcję starą gdzieś tam i to było napisane, że ten soundbar, ten wcześniejszy, nie miał dźwięku. Nie miał dźwięku, więc tutaj zdiagnozowałem tak po omacku troszeczkę, że tutaj chyba procek jest uszkodzony. A teraz miałem sprzęt ten sam i się wyłączał, ale grał. Dlatego już wiedziałem, że jak sobie tutaj przełożę tego procka, to będę wiedział, czy na pewno procek był uszkodzony. I patrzcie, wsadziłem, sprzęt się uruchomił, połączył się z subwooferem, ale nie było dźwięku, więc procki, jak widać, po prostu padają w tych sprzętach. Padają. I niestety to nie jest tania ani prosta rzecz, dlatego że na AliExpressie jedynie są dostępne dwa. Jeden za 200, drugi za 3 ponad stówki. A to jest oczywiście procesor dźwięku, który tutaj ma wszystkie dekodery, jak widzicie. I on jeszcze ma opcję zwalniania, delaya dla poszczególnych kanałów dźwięków, że ten dźwięk jest taki bardziej 3D. Tutaj coś się zwolni, tam się przyspieszy, coś tu szybciej zamota się, tu się odbije od ściany, od sufitu i myślisz, że jesteś, ten dźwięk cię otacza i ten właśnie procesor musi to wszystko przerobić. Procesor ma SRAM, Static RAM, czyli tam w sposób RAM to działa, ale też ma ROM i w tym ROMie tak naprawdę nie wiem, co tam za bardzo jest zapisane. W sumie mógłbym się bardziej wdrążyć ten temat tutaj, tego PDF-a. Ale widzimy, że ten ROM, pamięć, która jest zapisana i się trzyma mimo odłączenia napięcia w tym procku, może mieć załączoną ochronę. I żeby tam się dostać, trzeba byłoby wpisać 64-bitowy klucz. Więc nawet jeśli kupimy nowy układ, skin, to nie wiemy, czy ten sprzęt odpali, bo oczywiście ten firmware był na zewnętrznej kości SPI. Tutaj jest opcja botowania z różnych ścieżek. To może być właśnie ten ROM wewnętrzny, może być SPI zewnętrzne, slave, master. To jest wszystko ustalone właśnie przez pin konfiguracyjny. Botconfig 1.0. Tutaj jest ta tabelka, więc w sumie mógłbym to nawet sobie strakować, bo nie mam tutaj układu, z czego to butuję, czy z wewnętrznej pamięci, czy z zewnętrznej. Bo jak rozumiem, SlaveBot to butuje z pamięci wewnętrznej, a później tu jest Slave, albo od razu butuje z Mastera SPI, czyli tam to jest Master. Mi się wydaje, że tak to by było. W każdym razie układ jest uszkodzony, procki padają. To nie jest raczej wina Bose, to jest po prostu wina tych układów, że po jakimś czasie się uszkadzają i koniec. Jeszcze spróbuję zamówić układ, dam wam znać. A na dzisiaj to wszystko. Pamiętajcie o ekipie, z którym współpracuję, czyli Komputronik, komputery, laptopy, sprzęt RTV, AGD, tam to kupujecie, bardzo dobre ceny, przeceny. Jeśli potrzebujecie podzespołów elektronicznych, to TME, meble biurowe, warsztatowe, fotele, LZAP, a jeśli macie tam prawie jakąś elektronikę, przede wszystkim laptopy, czy też konsole, to zapraszam do formularza zgłoszeniowego w opisie pod każdym filmem. Klikacie w link, wypełniacie formularz, wysyłacie sprzęt, część sprzętu trafia do mnie na film. To się trzymajcie, do niedzieli, hej!